Czas na sport w Radiu Gdańsk, Włodzimierz Machnikowski. Koszykarze amatorzy wracają na parkiety. Rekordowa liczba 66 drużyn podzielonych na 5 dywizji wystąpi w kolejnym sezonie Pomorskiej Ligi Środowiskowej. Jutro do hali stulecia Sopotu na inaugurację rozgrywek z udziałem specjalnego gościa zaprasza komisarz Ligi Kazimierz Kobiak. Zaszczyci się obecnością swoją kapitan Trefla Sopot, Marcin Stefański. Wcieli się w sędziego, wcieli się też z zawodnika uczestniczącego w konkursie. Przygotowaliśmy liczne konkursy, zabawne w niektórych momentach. Na wszystkich zwycięzców akurat będą czekały nagrody. Lista drużyn nie została jeszcze zamknięta. Do obsadzenia pozostało kilka miejsc w najniższych dywizjach. Czekamy też nawet na chętnych, którzy się spóźnili, albo studenci, którzy jeszcze mogą dołączyć nawet do czwartej, piątej dywizji. Stwarzamy taką możliwość, że nowa drużyna może się włączyć w grę w listopadzie lub grudniu. Start nowego sezonu z udziałem drużyn z pierwszej i drugiej dywizji jutro o 20:30, przypomnę, w hali stulecia Sopotu.